Dzisiaj jesteśmy w Białymstoku, mieście na wschodniej granicy Polski, które w przeszłości było jednym z ośrodków przemysłu tekstylnego. Po zmianie ustroju region mocno podupadł, ale po wejściu Polski do Unii Europejskiej z powodzeniem odradza się i wdraża nowe, bardziej przyjazne środowisku technologie. Tutaj też znajduje się firma APOS. Rozmawiamy z panem Boguszem Sienkiewiczem, dyrektorem operacyjnym firmy. Proszę o parę słów wprowadzenia. Czym się zajmujecie, jaka była geneza powstania firmy i jak zmieniała się jej aktywność rynkowa przez ostatnie lata? Firma APOS założona została z myślą o dzieciach. Intencją od samego początku było tworzenie materiałów dedykowanych najmłodszym. W latach 2014-15 firma składała się jedynie z dwóch osób. Wówczas zajmowaliśmy się głównie importem tekstyliów. Przełomem było wprowadzenie do oferty materiałów drukowanych cyfrowo, wtedy jeszcze w firmie zewnętrznej. Od tamtej pory nasza firma znacznie się powiększyła. W 2019 roku, w momencie implementacji naszej pierwszej pigmentowej drukarki cyfrowej, zatrudnialiśmy około 30 osób. Dziś jesteśmy już po instalacji kilku kolejnych, a APOS tworzy 70 osób. Od jak dawna jesteście zaangażowani w sprzedaż przez internet? Czy ten rodzaj sprzedaży jest w Waszej firmie dominujący? Od samego początku postawiliśmy zdecydowanie na sprzedaż internetową. Uważamy, że jest to forma, która wykorzystuje w 100% możliwości, jakie daje nam dzisiejsza technologia oraz rozwój wszystkich gałęzi przemysłu. Jesteśmy w momencie, w którym świat jest globalną wioską, a internet pozwala na śmiałe poruszanie się po jej ścieżkach. Skąd pomysł na lokalne wdrożenie produkcji tekstylnej w oparciu o druk cyfrowy? Niełatwiej było pozostać przy handlu bez angażowania się w skomplikowany proces produkcji? Od kiedy posiadacie Państwo własną drukarnię? Zacznę może od ostatniego pytania. Własną drukarnię posiadamy od początku 2019 roku. Od tamtej pory kilkukrotnie zwiększyliśmy ilość maszyn drukarskich. Pomysł wziął się tak naprawdę z codziennej pracy, którą wykonujemy w APOS. Chcemy, aby klient otrzymując od nas przesyłkę widział w niej pieczołowitość, którą wkładamy w wysyłany materiał. Idąc dalej, chcieliśmy mieć możliwość zaoferowania klientowi czegoś więcej. Uznaliśmy, że aby być konkurencyjnym, musimy być elastyczni i musimy umożliwić bycie elastycznym naszym klientom. Dzięki Aleph dokonaliśmy tego. Teraz otrzymaliśmy możliwość druku zarówno krótkich kolekcji, jak i druku przemysłowego na dużą skalę. Dodatkowo wdrożenie okazało się arcyproste. Jak wyglądał proces wyboru rozwiązania? Jak doszliście do ostatecznych wniosków? Proces polegał na określeniu najważniejszych aspektów, jakie musi posiadać drukarka, aby spełniała nasze wymogi. Przeanalizowaliśmy oferty różnych producentów. Następnie udaliśmy się do siedziby dwóch z nich, aby na własne oczy przekonać się, jak ich maszyny drukują na naszych materiałach. Ale spełniał wszystkie nasze kryteria. Fundamentem funkcjonowania APOS są dzieci. Od początku istnienia firmy wszystkie materiały, wszystkie wzory tworzone i wprowadzane są z myślą o nich. Dlatego też najważniejsze dla nas było, aby producent posiadał certyfikaty o Ecotex oraz aby materiał pod druk był bardzo przyjemny i miękki w dotyku. Kolejnym kryterium były możliwości przerobowe. Aleph to zdecydowanie rozwiązanie przemysłowe, dodatkowo zapewniając znakomity stosunek ceny do jakości. Dużym plusem okazała się terminowość oraz elastyczność w trakcie organizacji dostawy. Co zyskaliście na tym wdrożeniu? Wdrożenie druku pigmentowego z Aleph dało nam bardzo wiele. Nasze moce sięgają 130 tysięcy metrów druku miesięcznie. Daje nam to przewagę nad konkurencją oraz duże możliwości rozwoju. Ponadto czas realizacji zamówień skrócił się z kilku tygodni na kilka dni. Jest to element niezbędny do szybkiego reagowania na zmieniające się na rynku trendy. Dzięki temu każdego dnia paczki z logiem APOS docierają do 33 krajów. Jak już wspomniałem, zależało nam na certyfikatach o Ecotex. Pigmenty z Aleph posiadają owe certyfikaty. Dodatkowo druk metodą pigmentową jest najbardziej ekologiczną metodą druku. Co więcej, zyskaliśmy partnera, na którym zawsze możemy polegać. Jakie macie plany na bliższą i dalszą przyszłość? Czy zamierzacie rozwijać lokalną produkcję cyfrową? W najbliższych miesiącach, latach planujemy skupić się na zacieśnianiu współpracy z naszymi klientami oraz rozwijaniu nowych projektów z klientami z całej Europy, a być może również całego świata. By tego dokonać, niezbędny będzie dalszy rozwój naszej drukarni. Doskonaląc jakość oraz formę przygotowanych przez nas materiałów, doskonalimy produkty dostarczane najmłodszym z nas, naszym dzieciom.